Czy Polacy chcą głosować online? Demokracja bezpośrednia jeszcze nigdy nie była tak prosta jak dziś. Rozwój technologii sprawia, że bezpiecznie i wiarygodnie, ale przy jednoczesnym zachowaniu tajności głosu, możemy podejmować coraz więcej decyzji online. Do tego służy Platforma do Głosowań stworzona przez Instytut Demokracji Bezpośredniej. Dzięki niej możesz zorganizować głosowanie w swojej organizacji pozarządowej, kolegospodyń wiejskich, samorządzie szkolnym albo spółdzielni. Wszystko bezpiecznie, przejrzyście i za darmo z wykorzystaniem kryptografii i technologii blockchain. Ale czy Polacy, aby na pewno tego chcą? Instytut Demokracji Bezpośredniej zapytał o to w profesjonalnym, dużym sondażu. Głosowanie online w spółdzielniach, stowarzyszeniach, radach rodziców popiera 60% badanych, a tylko 34% jest sceptycznych. To dużo więcej niż jest chętnych do głosowania online na szczeblu ogólnopolskim. Tu Polacy są podzieleni porówno. Elektroniczne głosowanie w referendach popiera 42% i tyle samo jest przeciw. W przypadku wyborów do Sejmu 48% jest za. I 48% jest przeciw. Dlatego my chcemy budować cyfrową demokrację bezpośrednią od dołu. Zaczynamy od głosowań online w małych wspólnotach, co umożliwia nasza platforma. Postulujemy też umożliwienie elektronicznych zbiórek podpisów pod referendami, ustawami i lokalnymi uchwałami. Każdy z tych pomysłów popiera od 62 do 66% badanych. W referendum w tej sprawie chciałoby wziąć udział 61% ankietowanych. Nasze postulaty dotyczące cyfrowej demokracji i szczegółowe wyniki badań. Znajdziesz w książce, którą wydaliśmy i jest dostępna za darmo. Znajdziesz ją na lubbezpośrednio.pl. Wejdź tam, by dowiedzieć się więcej, skorzystać z platformy do elektronicznych głosowań, pobrać publikacje, obejrzeć inne nasze filmy i znaleźć informacje o naszych spotkaniach w całej Polsce.